Drodzy internauci, serdecznie witam wszystkich w Wielką Sobotę. To taki nietypowy dzień, bo to już nie piątek, w dodatku wielki, a także jeszcze z pewnością nie niedziela. W zasadzie taki dzień zawieszony lekko w próżni. Również tej teologicznej, w którym nie wszystko zostało jeszcze wypowiedziane, w których za bardzo nie jesteśmy też w stanie posługiwać się naszą mądrością, bo wiele tego, o czym byśmy chcieli mówić, wiedzieć, jest po prostu tajemnicą. Niezależnie od tego, czy będzie to poranek, czy będzie to wieczór, to taki dzień nietypowy. Możemy jednak sięgnąć do Bożego Słowa i właśnie Wielką Sobotę przywołać hasło tegoż właśnie dnia. Drodzy, to hasło pochodzi z księgi proroka Izajasza z 30 rozdziału. Pan podnosi się, aby się nad wami zlitować. Zauważmy, mamy do czynienia z czynnością, która ciągle trwa. To nie jest czas już zakończony, żeby Pan Bóg się podniósł i temat został zakończony. Pan Bóg podnosi się i nas też podnosi każdego dnia. Szczególnie mocno widzimy to w Wielką Sobotę. Za nami Wielki Piątek, czas wspominania śmierci Chrystusa Jezusa. Zostawiliśmy Jezusa może nie na krzyżu, może wędrowaliśmy z Nim trochę dalej, ale odprowadziliśmy Go do grobu. Jego miejsce znalazło się tam, gdzie spotykamy naszych bliskich, których już nie ma wśród nas. Czas zatrzymał się. Pan jednak stale się podnosi. Nie zostawia nas również w dolinie cienia śmierci. Nie zostawia nas z naszymi pytaniami, na które nie umiemy znaleźć odpowiedzi, i zaczyna otwierać powoli karty, które już za niedługo zostaną otwarte całkowicie. Pan się podnosi, aby się nad nami zlitować. Zaczął tak mocno Wielki Piątek. Dziś pozwala nam trochę zatrzymać się w tych emocjach, pomilczeć, abyśmy już wkrótce mogli popatrzeć na zupełnie inny świat, na inne emocje, na inną prawdę, na wiarę z tej strony, która wydawała się zupełnie niemożliwa. Bo Pan ciągle podnosi się i podnosi nas, aby okazać nam pełnię swojej miłości i dobra. Abyśmy za niedługo mogli wypowiedzieć słowa, na które wszyscy czekają. Na razie zawieszamy głos i z nadzieją czekamy. Amen.